W czasie wiosennych i letnich spacerów warto mieć oczy szeroko otwarte. Rozglądając się wokół, możemy zobaczyć wiele ciekawych rzeczy. Celem wyprawy może być las, okolice jeziora czy rzeki. Może być też łąka. Łąka to niezwykłe miejsce. Spotkać tu możemy wiele gatunków zwierząt i roślin. Niektórzy mieszkańcy łąki są bardzo mali i łatwo ich nie zauważyć. Nieważne, mali czy duzi, wszyscy mają znaczenie. Każdy z mieszkańców ma jakieś zadanie do wykonania. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych owadów łąkowych jest biedronka. Niektórzy nazywają ją Bożą Krówką. Jej charakterystyczny czerwony kolor i czarne kropki powodują, że znają nawet małe dziecko. Każdy zna też krótki wierszyk. Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. Głównym pożywieniem tego owada są mszyce, które są utrapieniem ogrodników i sadowników. Nad łąką, która ma dostęp do zbiornika wodnego, unosi się czasem owad, który przypomina helikopter. Jest to ważka. Ma ona duże oczy, krótki tułów i długi, charakterystyczny odwłok. Ważki doskonale latają. Należą do owadów drapieżnych. Zjadają białko zawarte w ciałach swych ofiar. Mniejszych owadów. Nad kwiatami możemy zobaczyć pracowite pszczoły, które zbierają słodki nektar. Z tego nektaru zrobią pyszny miód. Pszczoły są bardzo pożyteczne, niezaczepiane, same nie zaatakują. Gdy jednak użądlą, umierają. Podobne do pszczół są osy. One także zamieszkują łąki. Ich ciała pokryte są pancerzem w wyraźne czarno-żółte pasy. Osy, w przeciwieństwie do pszczół, mogą żywić się także pokarmem zwierzęcym, na przykład mięsem. Warto pamiętać, że osy potrafią zaatakować z błahego powodu. Ich użądlenia są bolesne, a sama osa może użądlić nas wiele razy. Jednym z najgroźniejszych owadów, którego możemy spotkać na łące, jest szerszeń. Jest krewniakiem osy, ale znacznie od niej większym. Żywi się małymi owadami. Należy unikać z nim kontaktu, gdyż ten sporej wielkości owad posiada toksyczny jad. Zapewne każdy z nas, będąc na łące, na polu czy w sadzie, miał okazję zobaczyć trzmiela. Jest to sporej wielkości owad, który wygląda jak pszczoła, tylko jest od niej większy i ma ciemniejszy, prawie czarny kolor. Charakterystyczne są też jego pasy. Do rodziny owadów łąkowych należą muchy. Możemy je spotkać w każdym środowisku. Latają to tu, to tam i wszędzie ich pełno. A najpiękniejsze to chyba motyle. Wyglądają jak różnobarwne latające kwiaty. Ich barwy i wzory to kamuflaż. Siadają na kwiatach w takim kolorze, jakie jest ich ciało. Dzięki temu żaden głodny drapieżnik ich nie wypatrzy. Niektóre mają wielkie plamy na skrzydłach. Są one podobne do otwartych oczu. Dzięki temu nawet większego przeciwnika są w stanie odstraszyć. Najczęściej spotykane na łące motyle to bielinek kapustnik, którego gąsienice zjadają liście kapusty, listkowiec cytrynek, rusałka żałobnik czy mieniak tęczowiec. Wieczorami, gdy księżyc wzejdzie na niebie, nad łąką unoszą się też motyle, tyle że nocne. Są to ćmy. Nie są już tak kolorowe. Próbują pod osłoną nocy przemknąć przed czujnym okiem drapieżników. Na łące możemy spotkać także pracowite pająki. Tkają one nieustannie swoje sieci i rozpinają je między źdźbłami traw czy na drzewach rosnących w okolicach łąk. Jednym z nich jest pająk krzyżak. Jego charakterystyczny krzyż na grzbiecie nie pozwala pomylić go chociażby z paskowanym tygrzykiem. Głównym pożywieniem pająków są muchy, komary, motyle i inne owady. Nad łąkami latają często dokuczliwe komary. Jest ich całkiem sporo. Są aktywne szczególnie nocą. Żywią się krwią swojej ofiary. Tak naprawdę nikt ich nie lubi. Wędrując po łące, warto pochylić się tuż nad ziemią, a na wędrówkę zabrać szkło powiększające. Wielu mieszkańców łąki kryje się wśród traw. Jednymi z najbardziej pracowitych mieszkańców łąki są mrówki. Często nazywamy je czyścicielami środowiska. Znoszą do mrowiska opadłe szczątki roślin i resztki martwych zwierząt. Dzięki nim łąka jest czysta.
Warto udać się na wędrówkę. Warto mieć oczy szeroko otwarte, by zobaczyć tych najmniejszych mieszkańców Łąki, którzy są, żyją tu, pracują i czasem tylko przez przypadek zauważamy ich wśród traw.